Minione 8 miesięcy i z pewnością jeszcze kilka nadchodzących to bardzo trudny okres dla przedsiębiorców. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 otworzyła, jak się okazuje, niemałe możliwości wsparcia biznesu. Największą popularnością w Suwałkach i powiecie cieszyła się tak zwana mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 5000 zł. Do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło prawie 4,5 tysiąca wniosków o jej udzielenie. Średnio co 20 został rozpatrzony negatywnie, a w efekcie na konta mikrofirm wpłynęło ponad 21 milionów złotych. Drugą co do wielkości grupę stanowili wnioskodawcy prowadzący biznes jednoosobowo, czyli niezatrudniający pracowników. Z 909 złożonych wniosków 776 uzyskało pozytywne odpowiedzi. Przyznano ponad 4 750 000 zł wsparcia, ale niektórzy z przedsiębiorców z niego zrezygnowali. Ostatecznie wypłacono w tej grupie niespełna 4 200 000 zł. Ponad 10 milionami złotych przeznaczonymi na koszty zatrudnienia i składki ZUS wsparto przedsiębiorców o różnym statusie. Od mikro po średniej wielkości firmy. By uzyskać tę pomoc należało wykazać to najmniej 30% spadek obrotów na skutek drążącej świat pandemii. Tu z 474 wniosków pozytywny finał nastąpił w 440 przypadkach. O pomoc ubiegało się również 7 organizacji pozarządowych, z których 5 procedurę zakończyło sukcesem. Trafiło do nich niecałe 59 tysięcy złotych. Reasumując, do Suwalskiego Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło ponad 5800 wniosków o różne rodzaje wsparcia. Wydano pozytywne decyzje w przytłaczającej liczbie przypadków i na lokalny rynek pracy trafiło ponad 35 milionów złotych. Te pieniądze przełożyły się na wsparcie około 5000 pracowników, informuje szef suwalskiego PUP Kamil Czarniawski.